Zapraszam kolejnych prezenterów. Marzenka i Marcin Galiccy, Food Rentgen, powiedzą coś bardzo ciekawego. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, słychać mnie, dobrze. Wczoraj ci, co byli wieczorem, wiedzą, że były śpiewy, a dzisiaj my chcemy tutaj trochę dostarczyć poezji. Bajka i poezja. Adam Mickiewicz, Pies i wilk. Jeden bardzo mizerny wilk, skóra a kości, myszkując po zamrozkach, kiedy w łapy dmucha, zdybie przypadkiem brysia jego mości. Bernardyńskiego karku, sędziowskiego brzucha. Sieś na nim błyszczy, gdyby szmelcowana, pod gardle tłuste, zwisa do kolana. A, witaj, panie kumie, witaj, panie brychu. Już od lat kopy o was ni widu, ni słychu. Wtedyś był mały kundlik, ale kto nie z postem, prędko zmienia figurę. Jakże służy zdrowie? Żartuj zdrów, kumie wilku, lecz mówiąc bez żartu, jeżeli chcesz, możesz sobie równie wypchać boki. A to jak? Kiedyś łaskaw? Ot tak, bez odwłoki. Buty i nory oddawszy czartu. I łajdackich popolu wyrzekszy się świstań, idź między ludzi i na służbę przystań. Panom pochlebiać ukłonem, sługom wachlować ogonem, a za toż, bracie, niczego nie braknie. Pies mówił, u wilk słuchał uchem, gębą, nosem. Nie stracił ni słówka, połknął dyskurs cały. I nad smacznej przyszłości medytując losem, już obiecane wietrzył specjały. Wtem patrzy, a to co? Gdzie? O, tu, na karku. Ech, błazeństwo, cóż przecie. Oto widzisz, troszkę przeczesano, bo na noc kładą mi obruszkę. A żebym lepiej pilnował folwarku. Czy tak? Piękną wiadomość schowałeś na ostatku. I cóż, wilku, nie idziesz? Co nie? To nie, bratku. Lepiej w wolności kąsek ladajaki, nieźli w niewoli przysmaki. Rzekł i drapnąwszy, co miał skoku w łapie, aż dotąd drapie. I tą krótką historią chcieliśmy przejść do naszej prezentacji. Witamy w ogóle jeszcze raz. Witamy. Marzena Galicka i Marcin Galicki. Chcemy wam, w związku z tym, że już jesteśmy po dwóch dniach dyskusji na temat suwerenności, i chcieliśmy zadać wam pytanie w ogóle, jak teraz postrzegacie suwerenność? Co przez to rozumiecie? Pełna piwnica. Super. Ktoś jeszcze? Do sklepu tylko po sól. Okej, ale czym jest ta suwerenność dla was? Wyborem. Wyborem, tak? Wolnością. Wolność, tak, super. Ale postrzegacie to jak? Z poziomu jednostki, rodziny, społeczności lokalnej, tak? A może narodu? Ale jeżeli się zastanowicie nad tym wszystkim, okaże się, że najwięcej suwerenności mamy jako jednostka. I każde ustępstwo, czy to dla rodziny, czy dla społeczności lokalnej, powoduje, że musimy iść na kompromisy, musimy się naginać, jakby pozbywać się tej suwerenności. Do momentu, kiedy dochodzimy do narodu i w tym momencie też mocno się pozbywamy. Musimy poddać się trochę systemowi. A teraz jak się zastanowimy, bo mówimy często nasze polskie, ale jeżeli byśmy mieli wybór z jednej strony polskie, a z drugiej strony zdrowe. Ja nie twierdzę, że polskie nie jest zdrowe, ale jakbyśmy mieli wybór, co byśmy wybrali? Czy wybralibyśmy polskie, czy zdrowe? Najlepiej jest, że jest lokalne i jest... Zdrowe i lokalne, tak, to jest najlepszy wybór, natomiast no, czasami jest różnie. My wypisaliśmy parę synonimów faktycznie, co znaczy suwerenność. Nieskrępowanie, niezależność, samodzielność, to niektóre słowa padały, tak? Swoboda, autonomia, samorządność i wolność, tak? Suwerenność oznacza wolność, tak? Czy chcemy być wolni? Zdecydowanie tak.
zasadzie nasz tytuł był, czy potrzebujemy suwerenności. To jest pytanie, czy chcemy być wolni. Mhm. Tak. I co ogranicza naszą wolność? Już powiedzieliśmy o paru rzeczach, tak? Nawet rodzina ogranicza naszą wolność, tak? Ale jest jeszcze parę innych rzeczy i chcemy właśnie opowiedzieć wam na przykład o zjawisku tak zwanej asymetrii informacji, czyli takiej luki informacyjnej, która często powstaje między kupującym a sprzedającym. W roku 1970 niejaki profesor George Akerlof popełnił pracę pod tytułem Market for Lemons, w której opisał właśnie zjawisko asymetrii informacji. I w 2001 roku, co ciekawe, dostał za to Nagrodę Nobla. Ale dużo wcześniej niejaki Mikołaj Kopernik z Torunia w 1526 roku napisał rozprawę na temat bicia monet i tam zauważył już faktycznie skutki asymetrii informacji i tam padły słowa, które pewnie już słyszeliście: gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. To ja pociągnę może teraz. Postaram się wam wytłumaczyć, na czym polega zjawisko asymetrii informacji. Tylko muszę myszkę wziąć. Słucham? Może nie widzę się, może ja cię będę przyłączał. To ja przejdę. Tak? Ja się nie zmieszczę. Dobrze. Aha, dobra. Dobra, nie. Chodź. Znaczy to tyle, że jedni wiedzą więcej, a drudzy wiedzą mniej. I to czymś skutkuje. Z jednej strony, jeżeli wiemy więcej, mamy tendencję do nadużywania tej informacji, a jeżeli wiemy mniej, to negatywnie selekcjonujemy i dokonujemy wyborów. No jest to poprzedzone na pewno utratą zaufania. To jest jakby, tak? Najpierw tracimy zaufanie, a potem faktycznie pojawia się negatywna selekcja. To znaczy w tym, jak przeprowadzę was przez tą myśl, jak to się w ogóle wydarza, co się z rynkiem dzieje, kiedy nie mamy informacji, nie mamy wiedzy, nie mamy świadomości, tak? Po jednej stronie, jeżeli wiemy więcej, to co to oznacza dla nas? Że możemy wykorzystywać i bardzo często wykorzystujemy tę informację nie jakoś świadomie, ale po prostu nie udostępniamy informacji na zewnątrz, bo obawiamy się, boimy się utraty, oddzielenia, straty plonów, sprzedaży, jakkolwiek. Na przykład taksówkarz. Czasami nas wozi, jeżeli nie znamy miasta, to nie wiemy, gdzie jedziemy, chcemy dojechać do celu. Tak, tutaj padło GPS. Są pewne mechanizmy. Ja mówię o tym, kiedy nie ma mechanizmów kontroli i weryfikacji, tak to się wydarza. Na rynku są, zarówno po lewej stronie, jak i po prawej, już są mechanizmy kontroli, weryfikacji i wpływania na te właśnie, na tą asymetrię. Asymetria informacji w ogóle tak naprawdę nie jest możliwa do wyeliminowania w 100%. Ona zawsze będzie istniała. Możemy tylko niwelować, obniżać ryzyko i jakby trochę sobie pomagać. GPS jak najbardziej tutaj pomaga. Mechanik naprawia więcej niż musi. My nie wiemy nawet, co naprawił. Już nie ma zasięgu. Skoro lubię, a nie ma nic. Sprzedawca domu nie zawsze nam powie. On nie kłamie. On po prostu nie ujawnia tej informacji. Tak? Nie chciałabym tutaj, żebyście zrozumieli, że to jest kłamstwo, jakieś takie działanie. On po prostu nie powie. Ubezpieczony ukrywa swoje schorzenia. Bardzo często wie, że jak powie całą prawdę, której nie ma w papierach u lekarzy, to więcej składki zapłaci. I teraz pytanie zasadnicze, co my jako rolnicy, co wy, kto, który jest rolnikiem, producentem, co my zrobimy, kiedy będziemy mieli więcej informacji od naszych konsumentów, klientów? Na przykład, czy jeżeli okaże się, że mamy plony, mam tutaj, była mowa wczoraj o pięknym orkiszu, ja zaufałam temu panu w tych kolorach, że orkisz jest fioletowy, czerwony, żółty, w ogóle piękny. Ale co jeśli nam te nasze uprawy sąsiad podsypie glifosatem, prawda, bo to się zdarza, i my się o tym dowiemy. Czy sprzedamy klientowi ten produkt, te plony? Czy ukryjemy tę informację, czy powiemy, słuchajcie, to jest jednak skażone. Tak wyszło i tak jest. Z takimi pytaniami ja bym chciała was zostawić, bo to jest jakby problem, który się wydarza. I on jest naturalny. My jesteśmy ludźmi, mamy swoje słabości, tak, i to się wydarza i trzeba być tego świadomym.
pokusa nadużyć cały czas nas dotyka. A z drugiej strony mamy negatywną selekcję, czyli jako ci, którzy odbierają, nie mamy tej informacji. To oznacza właśnie tyle, że nie możemy ocenić. Nie mamy tego wyboru, tak? Nie możemy dokonać wyboru, bo nie mamy tej informacji. Postaram się was przeprowadzić przez taką myśl, co by było, gdyby w sklepie było 5 marchewek i nic poza tymi marchewkami, znaczy nic poza ceną nie wiecie. One przeciętnie wyglądają tak samo. Nie kosztują od złotówki do 5 zł. Ja na przykład, gdybym nic nie wiedziała, pewnie bym chciała kupić marchewkę nie droższą niż średnia cena. Więc wszystko poniżej też wykupię. Jeżeli chcę jakość, mi się wydaje, że cena to jest gwarantem jakości, to kupię to może za 3 zł. I wtedy po czasie, po pewnym czasie te marchewki znikną. Po prostu. Tutaj jakiś Ziutek, Maria produkują marchewkę i za chwilę nie mogą jej sprzedać, ponieważ nie dostarczyli informacji o tej marchewce poza ceną. Po chwili znowu na rynku ktoś wybierze średnią cenę i więcej niż tą cenę nie będzie miał skłonności zapłacić. Zapłaci złotówkę bądź dwa, nie trzy i ta trójka znowu wypadnie nam z rynku. I znowu jakiś rolnik, producent, gospodarstwo po prostu upadnie. To się dzieje wtedy, kiedy nie mamy żadnej innej informacji poza tym, że ona kosztuje tyle a tyle. I to się powiela. Nasz przeciętna cena jest ustalana i wszyscy kupują, nie powiem gdzie, kupują marchewkę za złote 50 czy za 90 groszy. I jaki jest tego skutek? To już było powiedziane, że produkt lepszy, znaczy gorszy, wypiera produkt lepszy. I to jest, będzie. I dlatego ja jako Marzena kupię każdą marchewkę, która będzie droższa od złoty 50, jeżeli będę wiedziała trochę więcej o tej marchewce. I ja na przykład tak dokonywałam wyborów. Jak wiedziałam, że ona jest od rolnika, to już było lepiej. Jak wiedziałam, że jest niepryskana, było jeszcze lepiej. Tak? I czym więcej tej informacji, tym lepiej. Ktoś może powiedzieć, że to jest tylko dyskusja akademicka, że profesorowie się wymądrzali i faktycznie tak nie ma. Ale jeżeli spojrzymy na trendy, to co się dzieje na świecie faktycznie, co się okazuje? Otóż firma Minter Research, firma, która analizuje rynek spożywczy, w roku 2018, a więc nie tak dawno, zauważyła trend, że konsumenci przestali ufać rynkowi spożywczemu. Czego dowodem jesteśmy my tu wszyscy, tak? Chcemy wyjść z systemu, nie chcemy kupować w sklepach spożywczych, chcemy sobie zagwarantować suwerenność żywieniową, tak? Czyli to się dzieje, to się naprawdę już dzieje. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby na rynku masowym zniknęły wszystkie produkty dobre, tak? O, co daleko. To jest sonda internetowa, którą przeprowadziliśmy w 2017 roku. Zapytaliśmy ponad 500 internautów, czy zdrowe żywienie jest dla nich ważne, tak? I prawie 90% wskazało tak, że jest to bardzo istotny element ich życia i zwracają na to dużą uwagę. I też pojawiają się głosy, że nie ufają produktom spożywczym, które są w sklepach. To była na naszej stronie Food Rentgen i ją dystrybuowaliśmy za pośrednictwem Facebooka też. I tak przechodząc troszeczkę jakby od tego, co się dzieje na rynku, do naszych własnych doświadczeń. W latach 90., kiedy wolny, nazwijmy to, rynek zaczął wchodzić do nas, zachwycywaliśmy się reklamami, wierzyliśmy we wszystko, co nam mówili. Reklamy mówiły nam, że coś jest dobre, sprawdzone, no to kupowaliśmy. Z czasem nauczyliśmy się, że reklama jest dźwignią handlu i nie do końca muszą zawierać się tam prawdziwe informacje i zaczęliśmy to weryfikować i zaczęliśmy szukać innych metod. Szczególnie jak się pojawiły dzieci, mówimy, no pojawiły się certyfikaty ekologiczne, no, pójdźmy tą drogą, faktycznie wygląda to wszystko sensownie. W tamtych czasach no, ekologią zajmowali się fascynaci, ludzie, idealiści i faktycznie nawet w rozmowach z ludźmi okazywało się, że naprawdę no, są ludzie, którzy robią to z czystego serca, często na tym tracą, ale mieli naprawdę bardzo dobre produkty. Jesteśmy w tym momencie w czasach, kiedy ekologia stała się bardzo modna
i obserwujemy, jak coraz to więksi gracze wchodzą na ten rynek, zostawiając sobie produkcję konwencjonalną, a z boku otwierając linię ekologiczną. No i pojawia się tak zwany dylemat więźnia. Czy będą przestrzegać zasad, czy nie? Czy jednak będą próbowali sprzedawać? Oczywiście kwestia kary. Natomiast tutaj dochodzimy do kroku, że no, certyfikat certyfikatem, ale przede wszystkim najważniejsza jest informacja, przejrzysta informacja na temat produktu, który oferujemy, czyli coś, co pokaże nam faktycznie jakość tego produktu. Jeszcze powiem o tym, jak w związku z tym, że my byliśmy ogromnymi fascynatami rynku ekologicznego, certyfikatów ekologicznych. Do tej pory jesteśmy. Ponieważ temu musimy zaufać. Aczkolwiek w pewnym momencie nasze zaufanie do produktów ekologicznych runęło, legło w gruzach. W momencie, kiedy tworzyliśmy kooperatywę spożywczą w Żywcu, zaprosiliśmy rolników ekologicznych do współpracy i nagle okazało się, że jeden rolnik z certyfikatem ekologicznym zaczął odczerniać drugiego rolnika. Mówi, ten to na pewno sypie. Co nas zupełnie zbiło z tropu, powaliło na ziemię i mówimy, no dobrze, do tej pory ufaliśmy certyfikatom, musimy przestać ufać, musimy zacząć sprawdzać. I stąd wypłynął projekt, który uruchomiliśmy, który opierał się właśnie na badaniu jakości i bezpieczeństwa. Stwierdziliśmy, że chcemy sprawdzić lokalne produkty i wykazać, że one są naprawdę dobre. I zaprosiliśmy kilkudziesięciu producentów z rejonu Śląska i Małopolski. Byli producenci tak zwanej zdrowej żywności, jak również producenci ekologiczni. I pierwsze zaskoczenie, praktycznie wszyscy producenci ekologiczni zaproszeni do działania odmówili nam udziału w projekcie. Powiedzieli, że oni nie chcą, żebyśmy badali ich produkty. Zostali tylko producenci tak zwanej zdrowej żywności. 16 produktów przebadaliśmy i szok. 50 produktów spożywczych nie spełniało obowiązujących norm. Zupełnie. Przy czym nie znaleźliśmy żadnego, który był zupełnie czysty. Wtedy badaliśmy pestycydy i metale ciężkie. Nie? Tak, pestycydy i metale ciężkie badaliśmy wtedy. I teraz dwa przypadki. Tak zwanej zdrowej żywności, czyli takie, które deklarują na opakowaniu, że są naturalne, zdrowe, bio i w ogóle. Albo w ogóle kasza gryczana. Nie są certyfikowane, tak. Kasza gryczana ogólnie jest zdrowym posiłkiem, tak? Ale czy nie mówimy o certyfikowanych rolnikach? Nie, tu akurat wszyscy certyfikowani producenci powiedzieli nam nie i my po prostu nie badaliśmy wtedy tego. Batoniki orkiszowe jakieś tam z miodem, tak? Jakby z takiej... Bez dodatków jakichś specjalnych, sztucznych. I mieliśmy dwa przypadki. Pierwszy przypadek, wzięliśmy kaszę gryczaną i jaglaną do badania, którą braliśmy od jednego konfekcjonera, czyli firmy, która pakuje produkty. Przebadaliśmy i następny szok. 10-krotne przekroczenie glifosatu w produktach. Przy czym wiedzieliśmy, że właściciele akurat tej firmy są mocno nastawieni prozdrowotnie. Poszliśmy do właścicieli i rozmawialiśmy i kobieta, bo to jest akurat małżeństwo, z płaczem mówi, ja tą kaszę podaję od 10 lat swoim dzieciom. To był szok. A ona, dodam, wejdę w słowo, bo to cały czas mówimy o zaufaniu. My zaufaliśmy im, bo jako ludzie, jako rodzina, po prostu tak jak my tu stoimy, byli naprawdę jakby otwarci i rozmawiali. Oni zaufali innym, którzy mówili, że to nie ma certyfikatu, a to jest produkowane tak jak ekologia. Tak? Ale nikt nie sprawdził, nie było tego mechanizmu pójścia dalej. Wszystko i faktycznie, jeżeli sprawdziliśmy pestycydy, pestycydów tam nie było. Ani jednego pestycydu, poza herbicydem pod tytułem glifosat. Glifosat, nie wiem czy wszyscy wiedzą, poza tym, że jest używany jako herbicyd, czyli wybija praktycznie całą roślinność w koło, jest desykantem, czyli służy do dosuszania ziarna. Jak się później dowiedzieliśmy, jest to dość powszechna praktyka wśród rolników, w związku z tym, że na opakowaniu jest napisane na glifosacie desykant, więc rolnicy, żeby dosuszyć, żeby spełnić normy w skupie, dosuszają glifosatem właśnie surowiec i dzięki temu powstaje przekroczenie.
Oczywiście firma praktycznie z dnia na dzień zerwała kontrakty wszelkie z dostawcą. No, utrata zaufania kosztuje. Natomiast no, taka sytuacja się zdarzyła. I drugi przypadek. Drugi przypadek w momencie, kiedy mieliśmy olej rzepakowy, badaliśmy go i stwierdziliśmy w nim dużą zawartość metali ciężkich typu ołów. I pytanie, skąd ołów, bo to była miejscowość taka górska, gdzie nie ma jakiejś dużej autostrady. No i tak zastanawialiśmy się i po czasie dowiedzieliśmy się, że problemem jest to, że często rolnicy też dosuszają właśnie za pomocą silników spalinowych rzepak. No i to... Tak, tak. I spalinami, tak, 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 tak. Co nas popchnęło dalej, do dalszych działań, stwierdziliśmy, że już nie będziemy pytać. Nie będziemy pytać producentów o to, czy wyrażają zgodę na badanie, czy nie. Po prostu poszliśmy do sklepu, wzięliśmy z półki... Wyszliśmy do sklepu, stwierdziliśmy, że weźmiemy produkty, płatki śniadaniowe. Dlaczego płatki śniadaniowe? Bo akurat internauci też wskazali, że chcą, żebyśmy przebadali płatki. 200 płatków, 37 producentów. W pierwszym etapie analizowaliśmy etykiety. Tutaj. I tylko na podstawie czytania etykiety odrzuciliśmy praktycznie 3/4. Znalazły się tam substancje różnego rodzaju. Tak a propos tego dowcipu trzech książek, które zabijają ludzkość, to taki dowcip trzy białe śmierci. Ktoś zna? To jest sól, cukier i lekarz pierwszego kontaktu. Ale faktycznie produkty są bardzo przesłodzone. Praktycznie zidentyfikowaliśmy 15 substancji słodzących, z czego zdarzały się produkty, które miały 7 substancji słodzących w jednym produkcie, a do tego jeszcze no, przeciętnie jakieś 30% cukru w produkcie, czyli tak 1/3 miseczki cukru. No w każdym razie odrzuciliśmy te 3/4 produktów. Zostało nam 47 produktów od 20 producentów i wybraliśmy po jednym produkcie od każdego producenta i przebadaliśmy. Wyniki zamieściliśmy w tym raporcie. Ten raport jest dostępny tutaj. To jest biały kruk, to są 2 sztuki tego raportu, natomiast można sobie go pobrać z naszej strony internetowej. On jest dostępny bezpłatnie. Można sobie poczytać, jak to wygląda. I tak naprawdę to jest kwintesencja naszej pracy, ponieważ on dostarcza informacje i to jest to, dlaczego my to robimy tak naprawdę. Natomiast 20 produktów przebadaliśmy i jest dobra wiadomość. Na rynku są nadal czyste produkty. Znaliśmy 10 produktów wolnych od pestycydów, przy czym i tutaj nastąpiło odbudowanie zaufania do branży ekologicznej, bo na 10 produktów 8 okazało się, to były produkty z certyfikatami ekologicznymi. A 2 konwencjonalne, to też jest super, tak, że 2 tak. Regularne produkty też były czyste. Natomiast w pozostałych znaleźliśmy około 24 pestycydów, przy czym rekordzista miał nawet 12 i to nie jest tak, że produkty najdroższe to są najlepsze, bo na górze płatki Tesco Finest, cena za sztukę, za opakowanie 30 zł, miały 12 pestycydów. Hitem też okazały się płatki Detox, 10 pestycydów. Tutaj padło z sali taki komentarz, że płacimy za pestycydy w tym przypadku. Tak, tak. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, ok, ale jeżeli to spełniało normy, no to może jest dobrze. Otóż tak, prawne normy spełniają, natomiast na stan dzisiejszej wiedzy my do końca nie wiemy, jak działają ten koktajl pestycydowy. W związku z tym, że nasza wiedza pozwala, nasza nauka pozwala nam zbudować modele dla 3 substancji i korelacji zachodzących między nimi. Natomiast wszystko powyżej 3 substancji jest niezbadane jeszcze. To jest jakby ogromne pole do badania dla naukowców. My nie ustajemy w naszych działaniach, podejmujemy kolejne akcje.
Chcemy wrócić do kasz. Chcemy przebadać około 30 kasz na rynku i sprawdzić kasz gryczanych i jaglanych i sprawdzić faktycznie, co tam się wydarza w tych kaszach. Właśnie chcemy sprawdzić pestycydy i glifosat. Uruchomiliśmy akcję na Polak Pomaga i zapraszamy do wspierania tej akcji. Każda złotówka oczywiście się liczy. Zapraszamy też do udostępniania tej informacji wśród znajomych, bo im szersza dotarcie, tym lepiej dla całej akcji. Ja dodam może, że słuchajcie, tak myśląc o tej suwerenności, to tak myślę sobie, że to jest ten moment, że możemy pokazać, co to znaczy suwerenność. Jeżeli mówimy wolność, decyzje, to jest właśnie ten moment. Tak? Czyli my możemy zdecydować, że chcemy wiedzieć i potem wybierać, co kupujemy. Ja wiem, że te kasze często gęsto to nie są te, które my kupujemy, ale my musimy coś zacząć, tak? Mamy doświadczenia z ludźmi, z którymi pracujemy, którzy już nie jedzą rzeczy, które jedli, zanim nas poznali. Czyli mamy taki wzór, on tutaj nie padnie, ale wzór, który pokazuje, co by się wydarzyło, gdyby każdy z nas dorocznie dał 10 zł, prawda? No właśnie, bo to jest chyba, dlaczego my to w ogóle robimy, prawda? Dlaczego my robimy te badania i dlaczego zbieramy te pieniądze i dlaczego chcemy tę informację, bo po pierwsze chcemy, dlaczego w taki sposób, bo chcemy zbadać produkt końcowy. Mnie jako matki trójki dzieci interesuje to ekologia i certyfikat, ale mnie bardziej interesuje, co faktycznie to dziecko wkłada do tej buzi. Ktoś powiedział tutaj wczoraj o intymności. Najbardziej intymna rzecz to jest to, czym karmię swoje dzieci w sumie. Chcę, żeby ta żywność była transparentna, trochę do bólu, ale żeby była, tak? Jakby ja mogę dokonać wyboru według swoich preferencji. Nikomu nie chcę narzucać, co jest dobre, co jest złe, ale chcę wiedzieć. Znowu nie działa. Chcę mieć informację wiarygodną, niezależną od kogokolwiek. Tak, dlatego my na przykład nie jesteśmy finansowani przez producentów, nie chcemy. Jeżeli kiedykolwiek nam zapłacą, to będzie na naszych warunkach. I to jakby ja mówię, jakby tutaj to jest jakby moje słowo, że są warunki, których nie przekroczymy. Ale to wszystko w imię tego, żeby mieć wybór, żeby mieć wolność wyboru, bo jeżeli nie mamy informacji, jesteśmy jej pozbawieni, to po prostu jesteśmy nieudolni, nie możemy funkcjonować. Trochę tak po omacku, po ciemku. Znowu nie działa. No i tu... To jeszcze ja dalej pociągnę ten temat, bo tutaj chciałam... Gdzie jest Enter? Tutaj chciałam, słuchajcie, troszeczkę wrócić właśnie do tego tematu suwerenności, o którym to jest w ogóle taki wyciąg z... Ja się posłużyłam Mieleni tym, co przekazują, jakby jak definiują suwerenność. I to jest to, po co tu przyjechaliśmy, tak? Jakby współtworzymy pewną społeczność w tym momencie, chcemy iść w tym kierunku. Suwerenność żywnościowa, jeżeli mi się dobrze udało to przełożyć, mówi o czym? Mówi o dostępności żywności w taki sposób, żeby to było rodzinnie, lokalnie i żeby taka nasza konsumpcja była świadoma, czyli żebyśmy się ani nie przejadali, ani nie produkowali więcej niż potrzebujemy. Tam była też mowa o redukcji konsumpcji mięsa jako takiej. Drugim obszarem jest sposób produkcji i jak zależy nam na ekologicznych metodach, niekoniecznie certyfikowania, ale w ogóle w naszych mentalnych podejściach, ekologicznym sposobie produkcji i sezonowości. Nie wiem, czy, słuchajcie, tak jak tutaj siedzimy, też zadajcie sobie pytanie. Chcemy sałatę, prawda? Jest smaczna, czy kalarepę, ale jej teraz nie ma. I teraz musimy jeść buraki, marchewkę, ziemniaki i tak to jest nasz wybór. Albo to jest nasza definicja suwerenności, albo nie. Ta sezonowość jest bardzo kluczowa i jest istotna, że sałata niestety jest tylko w 3 miesiące czy ileś w latem. Kolejny obszar to jest prawo do decydowania, on jest najważniejszy, bo tak mi się wydaje, bez negatywnego wpływu na innych. Tutaj jest cała kwestia podziału dystrybucji właśnie w ramach naszych potrzeb, czyli my decydujemy, ile potrzebujemy, co potrzebujemy, kiedy, jak, na jakim obszarze, z kim to robimy tak naprawdę, a nie możemy być uzależnieni od nikogo innego. I teraz myśląc, jako mówiąc tu o futrengenie czy o naszej aktywności, myśleliśmy też dalej, jak zrobić, żeby to wyszło, tak, żeby to się wydarzyło. Jakie są czynniki potrzebne do tego, żeby to odniosło sukces? I sukcesem naszym zdaniem jest zaangażowanie. Tutaj też ktoś powiedział wcześniej, że czasami rolnik staje przed ścianą.
Po prostu mu się już nie chce. Opadają mu ręce, on się poddaje. Młodzi ludzie uciekają ze wsi. Tak jak my tutaj siedzimy, to jesteśmy tylko my, a jest cała Polska, która siedzi i to nie jest zaangażowane. Jakby nas jest troszkę mało, ale musi nas być więcej. I to zaangażowanie nasze, rolników, malutkimi kroczkami, może być, osiągniemy sukces tym sposobem. Drugim jest etyka. I tutaj już adresowałam na początku szeroko pojęta etyka. Co znaczy ekologia? Czy ja będę chciała się dzielić tą informacją, jeżeli nie podążę, jeżeli coś mi się wydarzy? Czy ja będę etyczna wobec was? Czy ja powiem całą prawdę? Jeżeli ja tego nie zrobię, to prędzej czy później to padnie. Czyli albo jesteśmy tak jak w rodzinie troszeczkę, że każdy wie o wszystkim i sobie pomaga i się wspiera i niweluje te błędy, albo to w ogóle nie wyjdzie. Takie jest moje osobiste zdanie. Cały ten temat suwerenności nie zadziała i nie skończy się sukcesem, jeżeli nie będziemy etyczni i moralni do bólu. A na końcu jest wiedza, bo mówimy o prawie. O prawie do czegoś. Jakbym spytała moich sąsiadów, którzy w ogóle nie mają pojęcia o żywności, czy spełnią te w ogóle wszystkie... Oni nie mają pojęcia, dla nich to jest za trudne. Bo nie wiedzą, nie mają edukacji, nie wiedzą. To jest w ogóle... jakiś szczyt marzeń w ogóle, nie wiem, kompetencji, które muszą posiadać. Dlatego musimy się edukować. Moje dziecko w drugiej klasie podstawówki na pytanie był taki arkusz pracy, skąd pochodzi żywność. Byłam zszokowana, bo otworzyłam książkę, dział mięsny, dział nabiał, dział warzywny. To jest... Tak jest po prostu. Więc musimy się edukować, a co najważniejsze, jeżeli chcę mieć prawo do czegokolwiek, to muszę wiedzieć, że czegoś chcę. A jak mam wiedzieć? Muszę się wyuczyć, dowiedzieć. Tutaj mówiliśmy o produkcji. Ja inaczej rozumiem produkcję nasion. Ja nie rozumiem, co to znaczy posiać drzewa. Tak? Muszę się tego nauczyć. Dla jednego to będzie to, dla innego to. Jeżeli mówimy o zdrowym, to wy inaczej myślicie, co jest zdrowe, ja inaczej, co jest zdrowe. I tu znowu się rozmijamy, bo jak ja was poznam bliżej na tym naszym obszarze suwerenności, to się okaże, że my myślimy w ogóle o innym zdrowiu. Już mam kończyć. I słuchajcie, jakby to zielony obszar moim zdaniem prowadzi do tego, że wyłania się otwartość i przejrzystość. I na tym, jak budujemy, to idzie do przodu. W życiu dzisiaj wygląda to tak, że dostępność do żywności jest, ponieważ jest bardzo dużo, monokulturowe, wielkoobszarowe uprawy. Sposób produkcji to niskie koszty, jakby było najtaniej, bo to jest też normalne, to jest logiczne, że chcemy obniżyć koszty produkcji, a dostęp i prawo decydowania ma ten, kto ma pieniądze i to nie chodzi o bogatych i o tych, że tylko po prostu ktokolwiek, każda rodzina ma prawo, to decyduje, wybiera. I to nie prowadzi do przejrzystości, a to prowadzi do tak maksymalizacji zysku na tu i teraz. Nie myślimy o przyszłości w ogóle. No i teraz wracamy do pytania, czy potrzebna nam, podsumowującego już w sumie, czy potrzebna nam suwerenność? A my przewrotnie powiemy, nie. Nie, jeśli stoi za tym moralność Kaliego. Kali, kojarzycie bohatera Sienkiewicza, Kali, jeżeli Kaliemu ukraść krowę, to dobrze, nie, jeżeli Kali ukraść krowę, to dobrze, jeżeli Kaliemu ukraść krowę, to źle. Za tym stoi oczywiście egoizm. Moje musi być na wierzchu, tak? Jeżeli za tym stoi egoizm, to nie chcemy takiej suwerenności. Jeżeli za tym stoi chęć zysku, tylko zysku, nie chcemy takiej suwerenności. Nie mówimy o dobrobycie, żeby nie mylić dobrobytu, bo on jest polecany. Jeżeli stoi za tym niewiedza, że pestycydy mogą szkodzić, że choroba nowotworowa w roku 2019 osiągnie pierwszą pozycję, jeżeli chodzi o umieralność w Polsce, to nie chcemy takiej. Tak samo użycie antybiotyków. Bakterie lekooporne, które powstały w wyniku właśnie nadużywania, profilaktycznego używania antybiotyków, właśnie między innymi w produkcji, to my nie chcemy takiej suwerenności. Natomiast chcemy taką suwerenność i podpisujemy się 4 czy 8 kończynami w przypadku naszej, a nawet nie wiem. No dobra, już nie będę liczył, iloma kończynami będę się podpisywał. Wysokie standardy moralne i pod podkreśleniem moralne, tak? Ta moralność naprawdę musi być bardzo mocno rozbudowana. Wiedza i transparentność informacji na temat produktów, które są oferowane. I troską o dobrego drugiego człowieka i o środowisko naturalne. Czyli jeżeli spojrzymy na organizm pod tytułem konsument i producent żywności, to jest jeden organizm, tak?
Jeżeli jeden będzie zatruwał, jeżeli jedna część tego organizmu będzie zatruwała drugą część, albo jedna część nie będzie wynagradzała tej pierwszej części, to ten układ nigdy nie będzie działał. Zawsze będzie, będą jazdy, podjazdy, różnego rodzaju walki podjazdowe. Chodzi o to, że jesteśmy spójnym organizmem. I jakby trzeba mieć świadomość, tak, że nasza suwerenność kończy się tam, gdzie zaczyna się suwerenność innej jednostki. Tak? I to jest zawsze bardzo delikatny balans, o którym trzeba pamiętać, że nie może tym na tym skończyć, już nie będę tego rozwijał.